Dzień dobry, 12 lutego, wtorek, wczoraj w telewizji Pod Prąd została rozpoczęta akcja pod nazwą tego hashtagu Free Iran. Myślę, że każdy rozsądny, każdy wolny Polak, przede wszystkim każdy wolny Polak powinien stanąć po stronie Irańczyków. Ludzi, którzy tak naprawdę są dzisiaj pod okupacją irańskich ajatollahów. To tak jak myśmy byli pod okupacją polskich komunistów. Oni nas terroryzowali, oni nas mordowali, oni nas niewolili. Tak dzisiaj Irańczycy są mordowani, zniewoleni przez islamskich ajatollahów. Ten reżim trwa już w Iranie 40 lat. Jeszcze nie tyle, co komuna w Polsce. Ale już 95% Irańczyków ma ich dosyć. Warto zatem, żebyśmy pokazali Irańczykom, tym Irańczykom, którzy kiedy jeszcze nie było reżimu ajatollahów, wsparli naszych żołnierzy. Mówię o tym, bo mój dziadek, Aleksander Wołoch, kiedy wychodził z kraju wiecznej szczęśliwości, z armią Andersa, z tego morderczego państwa zwanego ZSRR, to przechodził przez Iran, przez cały Bliski Wschód. I myślę sobie, że warto wspierać Irańczyków w dążeniu do wolności, tak jak oni wtedy nas wsparli w dążeniu do naszej wolności. Ale to nie jest ten sam Iran, który jest dzisiaj. Dzisiaj to państwo ajatollahów, a wolni ludzie, wolni Irańczycy sprzeciwiają się temu reżimowi. Popierajcie tą akcję, rozpowszechniajcie tą akcję, kiedy zbliża się konferencja o pokoju na Bliskim Wschodzie. Warto, żeby opinia publiczna zobaczyła, że wolni Polacy domagają się tego, żeby i Iran był wolny. Dziękuję bardzo.